Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Duchem Twoim. Zbierzamy, Michale, Ciebie i to wszystko, co sakrament święceń, który dokonał. Proszę Boga o to, abyś był świadkiem Jego miłości. Przeprośmy za nasze grzechy i prośmy o miłosierdzie nad nami. Panie, który przyszedłeś, aby pojednać nas z Ojcem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który nieustannie wzywasz nas do nawrócenia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który posyłasz kapłanów, aby uobecniali Twoje życie i miłość, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, zesławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Jela, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błagania nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Panie nasz Boże, Jezus Chrystus wezwał swoich uczniów, aby służyli braciom, a nie wymagali, by ich obsługiwano. Sprawa, aby Twój sługa, którego dzisiaj wybierasz do stanu diakonatu i prezbiteratu, był roztropny w działaniu, przyjazny dla wszystkich i wytrwały w modlitwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po narodzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci. Judę, zwanego Barsabą, i Salasa wysyłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie.
Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy uznają wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru, prócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów. Serce moje jest mocne, Boże, mocne jest moje serce. Zaśpiewam psalm i zagram. Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, zaśpiewam Ci psalm wśród narodów. Będę Cię chwalił wśród narodów. Twoja łaska sięga aż do nieba, a wierność Twoja po chmury. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała. Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów. Alleluja, alleluja, alleluja. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech przystąpi mający przyjąć święcenia diakonaty i prezbitera. Akt święceń diakonatu i prezbiteratu. W piątek we wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych dnia 24 maja Ruchu Pańskiego 2019 w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej przy ulicy Szaserów 128 w Warszawie podczas liturgii mszalnej Święta Matka Kościół przedstawia Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Markowi Solarczykowi, biskupowi pomocniczemu diecezji warszawsko-praskiej, delegowanemu przez Jego Ekscelencję biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego, następującego kandydata do święceń diakonatu i prezbiteratu. Michał Łos, kandydat do święceń, jest profesem wieczystym prowincji polskiej Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orionistów i otrzymał litterę dimisorio przełożonego prowincjalnego swojego zgromadzenia. Kandydat przyjmuje święcenia tytułem służby Bogu i Kościołowi w swoim zgromadzeniu. Wszystkie przepisy prawa kanonicznego obowiązujące przy przedstawieniu kandydatu do święceń prezbiteratu zostały zachowane. Podpisał ksiądz biskup Marek Solarczyk. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tego naszego brata kleryka Michała Łos wyświęcił na diakona. Na diakona i prezbitera. Czy wiesz, że jest tego godny? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie po otrzymaniu dyspensy od ojca świętego Franciszka, zaświadczam, że uznano go za godnego święcenia. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tego naszego brata do stanu diakonatu i prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, do słowa Michała. Przed chwilą
znakiem miłości Boga jest dać życie. W różny sposób to realizujemy. To, co dzisiaj pierwsze czytanie przypomniało, tą posługę Pawła i Barnaby, kiedy poszli i zanieśli list od Kościoła do innych, a przede wszystkim orędzie Boga, że ich kocha, że żyje. Ty dzisiaj też niesiesz to orędzie, chociażby przez te środki dla braci zgromadzenia, ale nie tylko. I przez ten sakrament będziesz tak wyjątkowo włączony w tajemnicę Chrystusa kapłana. Niech On Cię umacnia, niech On wspiera, niech przez Ciebie dopełnia tych dzieł, które będą znakiem Bożej chwały. Drugi synu, zanim przystąpisz do święceń diakonatu i prezbiteratu, musisz wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania, dlatego pytam Cię, czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Chcę. Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Chcę. Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Przyrzekam. Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego Twojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Chcę. Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Chcę z Bożą pomocą. Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelii i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Chcę. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? Chcę z Bożą pomocą. Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. I Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam Bóg. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby udzielił łaski swojego błogosławieństwa temu słudze, którego wybrał do świętego stanu diakonatu i prezbiteratu. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Jakubie, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święty
Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Jakubie, módl się za nami. Święty Filipie, módl się za nami. Święty Bartłomieju, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Święty Szymonie, módl się za nami. Święty Tadeuszu, módl się za nami. Święty Macieju, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módl się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazylii, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Franciszku i Dominiku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Teresa od Jezusa, módl się za nami. Święty Aloyzy Orione, módl się za nami. Błogosławiony Franciszku Drzewiecki, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nami miłości, wybaw nas, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie. Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił i uświęcił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Panie Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tego, któremu zamierzamy powierzyć pełnienie świętego posługiwania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z nami prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi przybytku starego prawa, a dzisiaj ustanawiasz 3 stopnie Twoich sług. I przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. Z
staraniu dziejów Kościoła apostołowie Twojego Syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwie oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na swego sługę, którego przez modlitwę wyświęcamy na diakona, aby służył Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na niego Ducha Świętego, aby go umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznacza się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w jego obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość jego życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga mu mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć, dostąpi królowania z nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjmij Księgę Ewangelii, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. Pełnij to, czego będziesz nauczać. Proszę. I pełnij to, czego będziesz nauczać. Z nami, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, który obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych stopni i godności. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza 70 roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z prawem wystarczyło kapłanów do składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych. Ojcze Święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego najwyższego kapłana. On to przez Ducha Świętego z samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych w prawdzie apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy,
do wypełniania kapłańskiej posługi przekazanej nam przez apostołów. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj temu swojemu słudze godność prezbiteratu. Odmów w jego sercu Ducha Świętości. Niech wiernie pełni przyjęty od Ciebie, Boże, urząd usługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociąga innych do poprawy obyczajów. Niech będzie godnym współpracownikiem biskupów, aby przez jego przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi. Niech razem z nami będzie wiernym szafarzem Twoich misteriów, aby lud Twój odnawiał się przez odradzające obmycie chrztu świętego, czerpał pokarm z Twego ołtarza, aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia słabości. Niech złączony z nami wyprasza Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym Jego pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech Jego posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się, niech przez Jego posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Czyli dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu, rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jest to, że teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij Panie stojący przed Tobą, duchu pokoju i sercem wzruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podoba. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjąć.
przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, Ty powołałeś kapłanów do służenia Twoim ołtarzom i Twojemu ludowi. Spraw przez łaskę płynącą z tej ofiary, aby ich służba podobała się Tobie i przynosiła Kościołowi trwałe owoce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I z Duchem Twoim w górę serc. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzy cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi, i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Święć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romualdem, obecnym wśród nas biskupem Markiem. Pamiętaj także o naszych braciach, którzy dzisiaj zostali, o naszym bracie Michale, który dzisiaj został
wyświęcony na diakona i presbitera Kościoła i o całym duchowieństwie. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o Stefanie, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Alojzem Orionem, Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną, Janem Boską i błogosławioną Karoliną Guskę i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Przepraszam, Michale, ale tak się ułożyło, że nie miałeś szansy jako diakon powiedzieć: przekażcie znak pokoju. Ale to jest najmniejsza trudność. Świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję wszystkim za modlitwę i dalej o nią proszę. I serca wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.